Dzień dobry. Witam, Krzysztof Strywanowicz. Jak gorąco. Jak gorąco. Nie cierpię upałów. Przynajmniej od 10 lat. No bo wcześniej to bardzo za nimi tęskniłem. Ale tak się porobiło ostatnio, że utrudniają mi życie. Ponieważ przy moim aktualnym schorzeniu zwiększają spastykę. Każde podwyższenie temperatury powoduje, że mniej mogę zrobić rękami. Rękami, nogami i tak dalej. Językiem i gardłem też, ale jeszcze się dobrze trzymam. Ale w związku z tym, że tak gorąco, taka piękna pogoda, jak Kalifornia, Mon Amour, kodakowe niebo, co nie zna chmur. To tak się kiedyś śpiewało, te 30 lat temu. No, pewnie kobiety kochały te upały, tak jak i teraz je kochają. Ja wtedy, że tak powiem, no nie doświadczałem ich, a teraz no, bardzo ich nie lubię i najchętniej bym uciekał na północ. Do Rosji, a Chiny to za gorąco, bo tam to blisko Indii, tam to już z 50 stopni jest. Powiedzmy, że dawniej też było cieplej niż u nas, no ale jednak o te 10 stopni mniej. Tak jak w Polsce było zamiast 30 było 20, tak powiedzmy zamiast 50 było 40, no też było gorąco, ale jeszcze byli zadowoleni. Tak jak my dzisiaj jeszcze możemy być zadowoleni, że jest 30, ale za te 30 lat, to już nie będziemy zadowoleni, że jest 50. No i już nie mówiąc o tym, że za 60 lat, to już będzie 60. Już się nam białko będzie ścinać. W mózgach, w mięśniach, w ciele, w szklance i w lodówce. Jajka się będą ścinać. No ale to tak nie pesymistycznie, a optymistycznie to jest tak, że po prostu no, technologia stara się wyhamować piętą. Hamuj piętą, nie rób fali, jak było w kawale. W związku z tym cały czas się zmniejszają ekrany, cały czas się zmniejsza wydatkowanie energii, cały czas się zmniejsza, technologia wchodzi w LTE, z komputerów wchodzimy w komórki, przeglądarek wchodzimy w takiego Androida, który ma łatwo bardzo przesuwa się ekran i wszystko można czytać jednym palcem, przesuwając tekst na stronie. Palcem, no tak, tylko że właśnie, jeżeli palcem, no jeżeli jednak zdejmę tą koszulkę, bo mi się coraz goręcej robi. No już zapomniałem, o czym mówiłem. Mówiłem o Androidzie, o tym, że się przesuwa jednym palcem. Tekst, który można czytać. Tylko tyle, że dużo rzeczy się pozmieniało, bo palce jak gdyby spastyka je ściska i trudne jest. No więc w związku z tym wtedy można jeszcze przesuwać kostkami. Jeżeli dobry jest ekran, nie reklamując lajkowanego produktu pod tytułem telefon Sony, który dobrze bardzo ekran się daje popychać kostkami, to jeszcze na dodatek rosną paznokcie. A jak rosną paznokcie, to już palcem trudno jest, bo jak za długi jest paznokieć, to wtedy no nie. Ekran nie reaguje, a trzeba go dotknąć opuszkiem palca, a w związku z tym no, paznokcie trzeba usunąć. Znaczy nie tyle usunąć, co
obciąć, a jeżeli nie można obciąć, no to trzeba obgryźć. I przydała się dziecinna sztuka, uczona za młodu, że trzeba najpierw namoczyć śliną palca, possać go, possać, possać. A potem obgryźć, żeby móc opuszkiem dotknąć ekranu telefonu. I to jest naprawdę każda nauka nowa jest bardzo zabawna, bardzo interesująca. Przypominają się wcześniejsze czasy i wcześniej nabyte umiejętności, że jednak się przydają, coraz bardziej się przydają w nowym świecie, w nowym pokojowym świecie, bo jak gdyby, jeżeli są dwa pokoje, no to już ludzie uciekają do drugiego pokoju i nie interesując się człowiekiem, w związku z tym lepiej jest mieszkać w jednym pokoju, bo zawsze wtedy w nim jakieś, nawet po dwie, trzy osoby w jednym pokoju, bo zawsze wtedy w pobliżu jest jakiś człowiek do pomocy. Tak jak kiedyś pan Cejrowski opowiadał o tym, jak gdzieś tam na południu, w południowej Ameryce siedzą staruszkowie przy drodze obok siebie, ale siedzą obok siebie i jak się jeden wywróci, to drugi mu pomoże. No i w związku z tym no, oni akurat na dworze siedzą. My pewnie też będziemy tak kiedyś siedzieć na dworze. Na razie jeszcze brakuje nam ziemi uprawnej i w związku z tym rośniemy blokami w górę i nie będziemy siedzieć obok siebie, ale będziemy siedzieć jeden na drugim i w związku z tym nie będziemy sobie mogli pomóc, jeżeli w pomieszczeniu nie będziemy mieli więcej osób niż jedna. Czyli jedna, dwie, trzy osoby muszą być, żeby sobie nawzajem pomóc w razie jakichś takich, no, zwyczajnych wypadków typu wywrócenie się, potknięcie, pomoc w jedzeniu, piciu, w życiu. Dopóki się białko nie zetknie. Jak się zetnie, to już będziemy spali, także nie ma problemu. Nie będzie bolało. A tak naprawdę to każdy człowiek ma w swoim życiu takie okresy przemian. W wieku kilkunastu lat, kilkunastu lat, 17, 20 następuje taki dziwny etap, taka wielki rozmaj, szybki rozwój komórek nerwowych w mózgu, zwiększanie ilości połączeń, w związku z tym człowiek nagle zaczyna bardzo dobrze rozumieć, bardzo zdawało się skomplikowane rzeczy, a mu nagle wychodzi wszystko, rozumie wszystko, wszystko się ze wszystkim kojarzy i w ogóle jest zadziwiony z tym, jak wszystko się nagle staje jasne. To jest taki etap, inny po prostu się go przeżywa, nie wie człowiek nawet, kiedy on nadejdzie i kiedy sobie pójdzie. Kiedy dla młodszych ludzi to jeszcze nie doświadczają tego etapu, ale mogą się go spodziewać w odpowiednim wieku, kilkunastu lat. Natomiast ci starsi, no to już jak gdyby muszą się niestety z tą ekspansją nagłą żegnać, czyli już jak gdyby nie nastąpią już więcej takich rozwojów mózgu szybkiego nie będzie, pod warunkiem, że no niestety jak się człowiek zapuści w jakieś substancje psychotropowe, narkotyki, czy no narkotyki to już nie ma sensu mówić o uzależnieniach, ale nawet lekarstwa zwykłe, które tak teraz jest wielka nagonka na handel lekarstwami nielegalne i na eksperymentowanie z lekarstwami. Rozumiem, że to się stało stąd, że po prostu no, chorzy ludzie się leczą. Jak się leczą, no to doświadczają takich sytuacji, jakich na przykład ja doświadczyłem. Kiedyś byłem za młodu programistą komputerowym, no i ciężko pracując w pracy, no pisałem jakieś tam programy, co nie było łatwe, co na czym się trzeba było bardzo skupiać i bardzo dużo wysiłków to włożyć, ale jednocześnie chorowałem i w związku z tym poszedłem do szpitala i w szpitalu podano mi takie lekarstwo na moją chorobę, nie będę podawał nazwy, które właśnie, no to tak zwane sterydy, o czym wszyscy wiedzą, że sterydy to jest rozwój mięśni i tak dalej, po prostu wspomaganie wszelkich procesów życiowych, takich przyspieszenie nagłe, które z jednej strony przyspiesza, ale z drugiej no jak gdyby skraca dystans. Więc w związku z tym nie lepiej tego nie używać i sobie truchtać
małym truchcikiem bardzo długo niż sprintem pokonać swoje życie. No ale wtedy akurat byłem leczony, więc w związku z tym miałem takie krótkie okresy leczenia, bo nie leczyło się długo, leczyło się tylko jakąś konkretną dawką tego lekarstwa przez konkretny okres czasu, nie więcej niż 2 tygodnie. Było takie kopa, dostawał człowiek, żeby się tam mu troszeczkę ta choroba do tyłu cofnęła. I w związku z tym brałem, ale w tym momencie, jakby leżałem w tym szpitalu, nie pracowałem niestety, no bo pracę miałem bardzo, bardzo absorbującą i bardzo wciągającą i bardzo pochłaniającą i bardzo się od niej mi było trudno oderwać. W związku z tym, jak poszedłem z tej pracy do tego szpitala na te 2 tygodnie, zacząłem przyjmować to lekarstwo i mi się po prostu nie mogłem spać po tym lekarstwie. No nocami po prostu człowiek był tak aktywny, że nie chciałby się zupełnie spać. Ale wtedy jak był taki aktywny, to jednocześnie przychodziła niesamowita jasność umysłu. I w tym momencie, ja będąc w tym szpitalu i przypominając sobie te problemy, które miałem w pracy przed pójściem do szpitala, to jak gdyby one mi się same w głowie rozwiązywały. Nagle się okazywało, jakie są rozwiązania po prostu z tych problemów. Jak to szybko, łatwo, szybko wszystko można zrobić. Szybko trzeba zapisać, szybko trzeba zanotować, szybko ten program trzeba zaraz poukładać, porozplątywać. Wszystko inaczej pogrubować. W związku z tym w pracy miałem stertę papierów i w pracy nocami, w związku z tym, że nie mogłem spać, to w pracy pisałem program, czy tam przepisywałem go nawet, żeby go jak gdyby odświeżyć, czy przyspieszyć, czy jakoś zmienić. No i to rzeczywiście było taki etap takiego rozwoju mózgu nagłego, to jak za młodu, czy tak powiem, za młodu, który było 20 lat. Jak miałem 20 lat, czy jak miałem 17-18 lat, to nagle w tej chwili był kolejny kop. W momencie, kiedy miałem te 25 lat na przykład i byłem już chory, więc w związku z tym wtedy dostałem nowego kopniaka do tego, żeby szybciej wszystko robić. I tak mi się spodobało, że po wyjściu ze szpitala, no jak gdyby byłem, no po którymś tam razie, bo tam wiele razy leżałem w szpitalu, ale po kilkunastu latach, po tych kilku wizytach w szpitalu, zacząłem przyjmować to lekarstwo bez kontroli lekarzy, już jak gdyby z własnej woli, no jak gdyby, bo mi dobrze robiło, po prostu zwiększało moje możliwości umysłowe i moje zdolności do pracy. W związku z tym wspomagałem się tym lekarstwem ponad miarę, już bez pomocy lekarzy, bez ich zlecenia i kontroli. I wtedy brałem takie lekarstwo, które normalnie biorę w szpitalu, brałem, bo teraz już nie biorę w ogóle. Nie brałem w ogóle, zdecydowałem, że żeby lepiej się wysilić i żeby lepiej sobie radzić ze swoimi problemami, swoim własnym ciałem, które mi dał Bóg i które się musi mi wystarczyć, po prostu nie będę miał nic więcej. W związku z tym, no, jak gdyby nie wspomagając się tymi środkami, teraz się staram żyć, ale wtedy brałem to lekarstwo, które brałem w szpitalu przez 2 tygodnie, to brałem co 2 dni, co drugi dzień brałem przez cały rok. No i po roku oczywiście, w związku z błędami, które popełniłem, bo gdybym jednak to robił tak, jak lekarze to zalecali, to by było im może bym dłużej mógł brać, natomiast nie brałem takich środków dodatkowych, które normalnie się w trakcie tych 2 tygodni dostaje w szpitalu i przy wspomaganiu, przy leczeniu tym lekarstwem bierze się drugi środek, który osłania wnętrzności przed działaniem agresywnym tego środka, to w związku z tym przyjmuje się osłonę, taką drugą tabletkę, która jak gdyby no, ułagodzi, pozwala, że tak powiem, temu lekarstwu działać, ale jednak nie robić szkody. Natomiast ja nie brałem tego drugiego lekarstwa, brałem tylko to jedno, co mi pomagało, a nie brałem tego lekarstwa, które mi miało osłaniać. I po roku takiego brania tego lekarstwa, no po prostu ten mój organizm nie wytrzymał tego intensywnego działania tego lekarstwa. No i zacząłem mieć jakieś tam komplikacje typu bóle żołądka czy bóle brzucha spowodowane jakimś tam niewielkim podrażnieniem tego wnętrza.
organizmu i w związku z tym trafiłem do szpitala. No i w szpitalu mnie oczywiście znał kolejne 2 tygodnie, musieli leczyć. Znaczy musieli, nie musieli, ale chcieli, bo musieli, nie musieli w sensie, czuli, że tak powiem, że powinni, czy chcieli. Czy do tego czuli takie powołanie, żeby leczyć ludzi, którzy robią błędy i którzy się zwracają o pomoc. No i w związku z tym po tych 2 tygodniach w szpitalu mnie to załagodzili. A jak już wyszedłem z tego szpitala, po tym roku nadużywania lekarstwa, niezgodnie z wolą lekarzy, no to potem po 2 tygodniach, kiedy oni mnie musieli ratować z tego powodu, że ja robiłem coś nie tak, jak mi zalecali po prostu, no bo leczyli mnie raz, 2 tygodnie, potem przez rok brałem niezgodnie, znaczy jak gdyby bez zalecenia, samowolnie można powiedzieć, to potem mnie 2 tygodnie wyciągali z tej mojej samowolki. Jak mnie wyciągnęli z tej samowolki, no to już powiedziałem, to już nie będzie więcej samowolek. Już nie będę eksperymentował, już tylko będę brał to, co mi zapiszą, to, co mi każą, co wiedzą, że jak działa i co robi. No pewnie kiedyś to można mnie za pomocą takiej terapii w odpowiednim wieku, to jak gdyby moje możliwości, moje siły, no jak gdyby przestać wspomagać na przykład i pozwolić mi umrzeć. No tak można tak zrobić, nikt nie zmusza nikogo do ratowania czyjegoś życia za wszelką cenę. Nie ma takiego zalecenia, nikomu nigdy nie zmusza go do ratowania życia. To wprawdzie jest coś takiego jak wina z powodu zaniechania z pomocy, ale nie mam obowiązku narażać z własnego życia po to, żeby ratować czyjeś życie. Czyli jeżeli ktoś się topi, no to nie mam obowiązku skakania do wody. Ktoś, kto się czuje silny, kto wie, że jest dobrym pływakiem, ktoś, kto wie, że może wyciągnąć innego człowieka, no, i nie utopić się przy tym, to on się zdecyduje i skoczy, ale nikt go nie będzie do tego namawiał. Chyba, że będzie zatrudniony jako ratownik, na jakiejś plaży, czy na basenie. Natomiast inni nie mają obowiązku mu pomagać, temu tonącemu. Jeżeli będą chcieli, no to mogą zaryzykować, mogą być bohaterami, mogą być głupcami, którzy poniosą ofiarę i którzy się utopią, tak jak w takim film był taki kiedyś, nie Płonący wieżowiec, tylko inny, z serii 3 katastroficznych filmów był Płonący wieżowiec i jeszcze 2 jakieś inne. No i w jednym z tych filmów też było tak, że ktoś tam rwącą wodę płynącą jakimś tam żoną wpadła, a on się zdecydował ją ratować. Zdecydował się ratować, oczywiście obydwoje utonęli. I ona utonęła i on utonął. No, a jak gdyby, a na tego przed ruszeniem do pomocy, to jak gdyby ten mężczyzna, któremu żona tonęła, to jak gdyby nie miał obowiązku jej ratować. Nawet namawiano go, żeby jej nie ratował. Żeby został, żeby poszedł do innej. A niestety, no on decydował jednak, że będzie jej wierny i poszedł ją ratować, przy czym utonął. Natomiast nie było obowiązku ratowania nikogo. Mógł wybrać inaczej, mógł się pogodzić z tym, że jego żona ukochana od wielu lat utonęła, no i próbować sobie z tym poradzić w nowym życiu. Z tym swoim niedopisaniem, bo będzie to na pewno odczuwał jako swoje niedopisanie, że nie udzielił pomocy komuś, komu musiał pomagać, czy komu, do czego się zobowiązał, że będzie mu pomagał. No, mógł się czuć, że się zobowiązał, że będzie mu pomagał, ale może się tak zdarzyć też, że jak gdyby będzie czuł, że już nie pomaga, tylko przeszkadza, albo że jest ciężarem. Że wtedy jego obowiązkiem, jak gdyby się zaczyna robić to, żeby się odciążyć osobę, która się nim opiekuje, czy która no, wkłada wysiłek. Z tym, że to jest indywidualna sprawa, że może być tak, że człowiek zadecyduje, że zrobi tak, a może zadecydować tak, że zrobi inaczej. I nikt go do niczego nie zmusza i każdy ponosi swoje własne konsekwencje. Własne konsekwencje, niestety, takie właśnie jak El Nino, który co 7 lat to jest
nie wiem, czy chłodny, czy ciepły prąd zatokowy na Pacyfiku, czyli na oceanie spokojnym, który co 7 lat przychodzi inna cyrkulacja i w związku z tym się zmienia klimat przez pewien czas. Jakieś tam procesy następują geograficzne czy geologiczne. Natomiast no, w życiu człowieka też przychodzą takie okresy, kiedy no, różnego rodzaju etapy, różnego rodzaju wybory i co 7 lat się zmienia pogoda. Kolejne pokolenia nie czują w ogóle żadnej wielkiej zmiany, bo jak gdyby nie pamiętają jeszcze tego, jaka była pogoda 30 lat temu, no bo jeszcze tych 30 lat nie przeżyli na przykład. Albo nawet nie zastanawiali się nad tym, czy nie pamiętali, są na tyle zdrowi, że w wieku 50 lat jadą gdzieś na wycieczkę, jadą gdzieś na rajdy, jadą gdzieś do innych krajów i dla nich to jest ciągłe życie, ciągle intensywne i ciągle do przodu życie. Natomiast nawet się nie zastanawiają nad tym. Natomiast ci, którzy siedzą i sobie tylko nie mają nic innego do roboty, jak tylko myśleć, to zaczynają wymyślać różnego rodzaju nieszczęścia i kłopoty. I taki pan Kolonko na przykład siedzi sobie w Stanach, chyba tam w Nowym Jorku, i sobie wymyśla, jaki tutaj jeszcze kłopot dla Ziemi wymyślić. Czyli jak tam w ostatnim odcinku opowiadał o tym, jak mówił, że Rosjanie przestrzegał, no, jeszcze przed Ukrainą. No i Rosjanie zrobili to, co zapowiedział Max Kolonko. Potem ostrzegał przed muzułmanami, że tam jakieś tam nie dżihad, tylko tam jakieś no, państwo islamskie ostrzegał. No i teraz się okazało, że rzeczywiście tak się stało, że zaczęło się tam to państwo islamskie poszło po rozum do głowy i zaczęło robić to, co Max Kolonko wymyślił. Nie mówię, że to on jest przyczyną, ale tak się może zdarzyć, że co człowiek zapowiada, to staje się takim właśnie powodem tego, co zapowiada. Także ja zapowiadam w tej chwili, że będzie temperatura wzrastała, ale nikt tego nie będzie zauważał, także nie ma się co obawiać. A wszystkiego będzie przyjemnie i tak samo niektórzy cierpią przez całe życie i zawsze. W każdej pogodzie, czy jest zimno, czy jest ciepło, to zawsze albo migrują, albo się przenoszą do innych krajów, albo gdzieś tam znoszą aktualną pogodę. I to jak gdyby jest normalną rzeczą, także nie jest to żadna przestroga przed takimi wielkimi zmianami. Natomiast no, temperatura będzie rosła, może nie tak szybko, może cywilizacja trochę się wycofa, może się troszeczkę ludzi przeniesie z południa na północ, a z północy na jeszcze większą północ. A część ludzi z północy na południe, bo bardzo będzie lubiło te bardzo ciepłe temperatury. Kobiety na południe, mężczyźni na północ, tak? Czyli jak gdyby kolejne na portalach randkowych Ukrainki zaciągają świeżą krew z południa, czyli na przykład z Polski czy z innych krajów, gdzie jest za gorąco, no to ciągną tam tych mężczyzn, bo mężczyźni na miejscu się wybijają nawzajem. Natomiast ci mężczyźni, te kobiety osamotnione przez mężczyzn, którzy umarli w jakimś tam konflikcie, no to jednak no, pragną opieki męskiej czy pomocy męskiej. W związku z tym zawierają związki małżeńskie za niezłą kasę z mężczyznami z tych bardziej południowych rejonów. W związku z tym ci mężczyźni tak naprawdę się do nich przenoszą i tam znowu zaczynają zasiedlać te rejony, gdzie dzieci wyginęli, ci ludzie w jakimś konflikcie. Także nawet konflikty rodzą pewnego rodzaju fale migracyjne jednej płci, tej, która się jest bardziej narażona na konflikt. Tak, no, tak można powiedzieć, że jak wyginę, no to na moje miejsce przyjdzie ktoś inny. No, już mogę wiedzieć kto, albo mogę, ktoś może czekać na moje miejsce. Natomiast to już jak gdyby nikogo nie oskarżam, ale mogą być różne nadzieje, natomiast ja i tak mogę lokalnie się zachowywać w związku z tam aktualnym swoim samopoczuciem. No i tak będzie co ma być.
każdym razie myślenie ma przyszłość.